Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu, znowu Mangetsu, oczywiście w Plants vs. Zombies. Widziałem, że bardzo wam się odcinek spodobał i dziękuję wam za niesamowicie dobry odbiór. Jeśli chcecie mnie dalej wspierać, czy chcecie po prostu tę serię, to możecie strzelić łapkę w górę, subskrypcję, będzie mi miło. I tak, czytałem wszystkie wasze komentarze, starałem się przyklejać serduszkę, żebyście wiedzieli, że przeczytałem. I na przykład ktoś napisał o achievementach, żebym tutaj przeskrolował, popatrzał sobie, co można zrobić i jest tych achievementów faktycznie... Ej, co jest? Tu się kończą i dalej nie ma, czy potem się odblokują jeszcze jakieś? Nie. I podobno mogę na sam dół zjechać, żeby coś zobaczyć. Tu są jakieś diamenciki. Tu jeszcze jakiś, nie wiem, bubek, jakiś potworek, jakieś skamieliny. I coś tu jest? Czy to na przykład nie ma końca? O, zombiaki są. Po prostu, dobra, czyli jakby przeskrolowaliśmy całą ziemię i od dołu widzimy zombiaki. No w sumie dosyć ciekawe, tylko muszę z powrotem teraz tam wracać. I tak, jeszcze jedna taka informacja, skoro już tutaj scrollujemy i nie tylko. Pytałem was, co z tym rozciągnięciem ekranu. Większość z was opowiedziała się za opcją, żeby jednak był rozciągnięty ekran, więc przepraszam tych, których, że tak powiem, tutaj propozycja odpadła. Tak, zostaniemy jak jesteśmy teraz. No i lecimy oczywiście poziom 7. Na tym ostatnio skończyliśmy. Przypomnę wam też... z tego miejsca, ho ho ho, jakiś śmiech, restartuję ten poziom, bo tworzyłem coś tutaj do miniaturki. Przypomnę wam, że ostatnio właśnie zdobyliśmy sobie tego takiego piszutera, który był lodowy, grochostrzał, czy jak to tam tłumaczyliście, groszek strzelec, grostrzelec, no nieważne. W każdym razie, Snowpea się nazywa tutaj, ale chyba chodzi o Snowpea-shooter. W każdym razie on będzie spowalniał dodatkowo. I wziąłem też sobie taką waszą radę do serca, żeby raczej starać się robić te roślinki symetrycznie, stawiać symetrycznie, dlatego będę postarał się tak robić i mam nadzieję, że w oczy was nie będzie bolało. Widzę, że od dołu idzie nam ziomeczek, ale póki co nie musimy się chyba nim aż tak przejmować. Ja postawię może piszutera w tym miejscu za chwilkę. Powinno mi tutaj wylecieć słoneczko. Dobra, stawiamy szybko. Raczej rozwali, nie? Albo nie rozwali? Jeśli nie rozwali, to lipa będzie troszkę. No to co, tutaj ziemniaczka jeszcze postawimy. To powinno być symetrycznie. Na razie postarajmy się tutaj tymi słonecznikami pomieścić ostatni rząd. W sumie standardowa taktyka. Mówiliście o tym, że z jednej strony jeden rząd wystarczy tutaj właśnie tych słoneczników, ale że możemy robić dwa rzędy. Znaczy część osób mówiła, że możemy robić dwa rzędy i będzie tak git, a część, że jeden wystarczy. I tutaj widzicie, zdania są podzielone, wszystko sprowadza się i tak do tego, że sam to muszę sprawdzić. No i ziemniaczek, masz ziemniaczka, bo widzę, że przyszedł tutaj ziomeczek. Ziemniaczek, przepraszam, to jest orzeszek, ale on wygląda jak ziemniaczek, bo on jest taki zbyt duży się wydaje, nie? Więc wydaje mi się, że z tego wynika taka nie tyle pomyłka, co nazywanie go tego orzecha ziemniakiem, bo... No, jak wam wygląda w sumie? Na ziemniaka czy na orzecha? No właśnie. To proste, że to wygląda jak... jak właśnie ziemniaczek. Tutaj widzę, o dobra, tego zombiaka uda się ubić szybko, milutko. No i może postawmy piszutery kolejne. Mogę też tutaj jeszcze ziemniaczki sobie, orzeszki, przepraszam. Muszę się nauczyć, orzeszki możemy sobie stawiać od razu. I podobno, tak słyszałem od was, nie wiem na ile w tym prawdy, podobno potem poziomy są o wiele bardziej tryhardowe. I jak mówiłem, że ta gra jest relaksująca i relaksacyjna, czy jak tam sobie to określiłem, no to tutaj nie do końca tak to będzie wyglądać, no więc zobaczymy. O, tu mi pieprzy niestety. O, nie no, okej, ten piszuter sobie poradził z nim. Dał radę. Kolejnego orzeszka postawię tutaj i jest tyczkarz znowu. Tyczkarza, dobra, postawię tutaj piszutera kolejnego i ten rząd też piszuterami wypełnię. Bo chyba te słoneczniki, jeden rząd mi wystarczy, a ten piszuter mi tutaj widzę przeskoczy tego ziemniaka, tego orzecha i może być lipa. I zaraz tu postawię kolejnego, okej, udało się zbić. Też pisaliście mi jakieś porady odnośnie właśnie tyczkarza, że można go fajnie robić w jakiś sposób, ale już nie pamiętam. Właśnie, może spróbujmy teraz powstawiać sobie te piszutery mroźne. To może te dwa rozwalę, niech będzie. I tutaj na przykład mroźnego postawię, niech już sobie będzie. Tutaj kolejnego orzeszka, żeby była warstwa ochronna. I teraz widzimy, że ten zombiak jest slowowany. Faktycznie się to całkiem sprawdza. Zwłaszcza chyba dobrze na tych przeciwników, którzy są dosyć tak uzbrojeni jak te zombiaki z pachołkami. Tutaj kolejnego sobie tego śnieżnego piszutera postawimy. Grochostrzał. Nie no, mówić grochostrzał to tak trochę przypał, nie? Tak jakoś nie brzmi to super dobrze. Grochostrzał. I tak sobie myślę, że następny rząd, który mogę stosować, to będzie rząd ziemniaczków, już min ziemniaczków. Chyba tak będzie najlepiej, nie?
możemy niby iść pod full obronę i zrobić drugą warstwę tutaj tych orzeszków, żeby tyczkarze nie przeskakiwali, bo dwóch chyba nie mogą przeskoczyć, no ale już niech będzie. Gramy w ten sposób i jest mój zombiaczek z flagą, tutaj jest skutecznie zamrażany z tego co widzę. Tyczkarz, jak tyczkarz powinien przeskoczyć, chyba że go zdążymy tak poslowować, że nic nie zrobi, to się za chwilkę okaże. No i niestety już nie mam słońca, podaruj mi trochę słońca. W razie czego mogę tu jeszcze postawić sobie ziemniaczka. Tu niestety nie ma za bardzo slowowania, tu już trzy zombiaki się pojawiły, więc tak trochę na tym poziomie jest lipa. No i ziemniaczek, nie! Nie zdążyłby buchnąć nawet. Jaj, jaj, jaj. Dobra, damy radę, zaraz postawimy kolejnego, o, slowującego. No i macie, bardziej symetrycznie się nie dało. Ale też mnie to tak rozwaliło, że dużo osób się upominało, żeby faktycznie stawiać te roślinki symetrycznie, bo boli w oczy w przeciwnym wypadku. Wychodzi na to, że nie tylko musimy grać tutaj tak w 100% taktycznie, ale też wychodzi na to, że musimy też dbać o tę estetykę, żeby nasza farma, nasz ogródek jakoś się prezentował i no nie bolał w oczy. Nawet mi się podoba ten koncept, to może być coś w rodzaju dodatkowego wyzwania, no ale zobaczymy na późniejszych poziomach, bo jeśli tak jak mówicie, będą jakieś mega tryhardowe poziomy, no to no nie ma co próbować na siłę, nie? Dobra, tutaj za chwilkę powinienem móc kolejną minę postawić, ale już z tego co widzę, to powoli dobiega końca ta fala. Tak w miarę chilluwa jest tutaj. Postawmy tutaj właśnie ziemniaczka kolejnego i na przykład mogę postawić jeszcze tutaj orzeszka. Orzeszek, ziemniaczek. Ziemniaczki przyjdą, płaczki i macie symetrycznie, bardziej symetrycznie się nie dało. Nie jest tak, że ja chyba mam jakieś bonusy, nie? Za słońce, które mi zostanie. Więc wydaje mi się, że mogę sobie korzystać z tych cherry bombów, ile wlezie tak naprawdę. Jeśli widzę, że już się kończy fala, chociaż na razie jest chill, to mogę na przykład sobie ten cherry bomb tam gdzieś na kimś zużyć, na przykład tutaj. Zużyjmy, o! Mój boom, no i fajnie zlikwidowaliśmy. No wiecie, tak żeby jednak to wykorzystać. No bo serio, nie kojarzę, żeby były jakieś punkty, bonusy czy coś takiego za to, więc co nam szkodzi zużyć. No i już w zasadzie mamy takie tutaj warstwy tych naszych roślinek. Fajnie się nasz ogródek rozwinął, trzeba przyznać. Tu na dole by się przydały dwie warstwy ziemniaczków, orzeszków, żeby nam ten tyczkarz nie przeskoczył. No ale raczej sobie poradzimy z tymi piszuterami. Rośliny są naprawdę spoko, tylko no niestety koszty strasznie dojeżdżają. Znaczy ja na koszty w tym momencie nie narzekam, wiadomo, nie? Ale może się tak zdarzyć, że w późniejszych planszach będę starał się same śnieżne piszutery kłaść. Będę starał się kłaść, dobrze powiedziałem. No i potem na przykład nie będę miał kasy na jakieś podstawowe tam, żeby się wyratować, jakiegoś cherry bomba czy coś, bo to drogie jednak jest, nie? Dobra, to tu ustawiajmy kolejną minę i to już w sumie ostatni rząd jakiś tutaj orzeszków wypełni i będzie chyba git. Więcej się nie muszę starać. O! Zlikwidujmy tutaj pięciu zombiaków obok siebie. I bum! Ale fajnie poszło. No, no i cherry bomb dosyć długo się odnawia, więc bez żadnego tutaj specjalnego, bez żadnej spiny. Są drugie terminy, jak na studiach. Coś wam chciałem też powiedzieć, ale kurczę, już nie pamiętam. W sumie chyba chciałem wam powiedzieć to, że zaskoczył mnie bardzo pozytywny odbiór odcinka ostatniego. Nie spodziewałem się, że aż tyle osób by chciało zobaczyć w moim wykonaniu właśnie tę gierkę i bardzo mnie tutaj pozytywnie zaskoczyliście. Mamy jakiegoś, jakąś roślinkę nową, która ma zęby. Gryzie, będzie gryzła. I ta roślinka jest o dziwo tańsza niż ten śnieżny piszuter, ale z tego co rozumiem, będzie działać tylko na blisko i pożera całego zombiaka, dosłownie w całości go połyka, a właściwie nie połyka, bo w momencie kiedy będzie przeżuwać tego zombiaka, trzymać go w buzi, no to niestety jest podatna na ataki, więc zastanawiam się, jak to można zrobić. Może to być nawet całkiem dobra broń na tyczkarzy, czyli wiecie, powstawiamy sobie jakieś tam orzechy z przodu, tyczkarz przeskoczy i od razu wskakuje w paszczę takiego planca. Wow, ale mi się tutaj zrobiło. Mogę sobie wybrać moje mój arsenał, który chcę wziąć, bo mam niestety limit. No to standardowo sunflower, bo z tego się raczej nie obędziemy. Weźmiemy sobie też to, weźmiemy sobie tego, żeby przetestować. Te miny są takie, znaczy niby są git, ale nie są jakieś niezbędne, więc może wszystko poza minami wezmę i wydaje mi się, że to będzie całkiem fair. Jedyne co jest spoko w przypadku min, że jednak koszty nie są duże, nie? Jakbyśmy chcieli szybko coś pospamować, znaczy no to też jest, nie jest tak z tym spamowaniem za bardzo, no bo z drugiej strony to i tak ma przecież to swój limit czasowy, czy cooldown po prostu w jakimś się tam odnowi
jakim możemy postawić następny, więc niskie koszty niekoniecznie tak dobrze na to wpływają. Dobra, muszę postawić piszutera na dole. Zaraz to zrobię. Mogę też niby zacząć od ziemniaczka, ale mało mi to da. No dobra, poczekajmy, aż się tutaj wygeneruje mnóstwo słoneczek. Mnóstwo promieni słonecznych, prawda, chciałoby się powiedzieć. I piszutera tu kładziemy od razu. Możemy też niby spróbować kłaść już tego chompera. Tak dla testów, skoro testujemy. Ale najpierw może zajmijmy się wypełnieniem tutaj tego pola słonecznikami, żeby już mieć tutaj generację słoneczka fajnie załatwioną. Dobra, i zróbmy w ten sposób, że tutaj właśnie postawimy już tego chompera i zobaczymy, co z tego wyniknie. Proszę bardzo, stawiam go tutaj, o. Będzie git, będzie git. Jaki duży w ogóle, jaki żyjek. Ale fajną ma animację. Wygląda na takiego o wiele groźniejszego. Dobra, i tam sobie zombiak do niego idzie. Tu mogę postawić piszutera od razu. Tam gdzieś z tyłu postaram się, o, i połknął go w całości. Przeżuwa go. Ciekawe, ile trwa przeżuwanie. Czy to jest tak na przykład, że spokojnie, nie wiem, tam z 10 sekund czy z minutę to będzie trwało, czy to jest raczej szybka akcja? Zobaczymy, bo jak na razie to tak przeżuwa i przeżuwa, ziomeczek. Nie wygląda to zbyt dobrze na razie. Troszkę to trwa, niestety. Dobra, jeszcze jedno słoneczko musimy zdobyć. Pyk, pyk, mamy nawet dwa. I powstawiajmy tutaj może te chompery jeszcze. Tak, żeby były na pierwszej linii i zobaczymy, czy to faktycznie będzie dobra taktyka. No bo, tak jak mówiłem, niekoniecznie chcę iść pod taką taktykę 100%, że mi się tam, nie wiem, że będę robił mega super użyteczne rzeczy. Też chcę sobie sprawdzać te roślinki po kolei, żeby właśnie się bawić grą bardziej. No myślę, że tutaj z mojej strony jest to całkiem zrozumiałe. I połknęło go. Ktoś by mógł powiedzieć, że było to trochę bez sensu, bo na przykład zombiaka tak czy siak połykamy w całości, więc ten piszuter, który zadawał mu wcześniej obrażenia, no tak naprawdę zadawał mu je na marne, nie? No ale z drugiej strony, jeśli powstawiamy tutaj z tyłu te śnieżne piszutery, no to o, co to za zombie z gardkiem na głowie, tego jeszcze nie było. Jeśli powstawiamy z tyłu piszutery, to powinno spokojnie dochodzić do sytuacji, że połykane będą tylko te zombiaki gdzieś tam z tyłu, który akurat, nie wiem, jak byłby jeden za drugim, nie? Dajmy na to. Dobra, to kolejnego chompera tu postawię sobie. I raczej tego, o, już mu garnek pada. Co on tak, nie wiem, taki ceber na głowę ubrał, dziwak. Naprawdę, nie wiem, nowe zombiaki. Ciekawe, ile ich jeszcze będzie. No i tu postawię ostatniego chompera. Być może moja taktyka, wiecie, okaże się taką taktyką, można powiedzieć, użyteczną. I teraz powstawiajmy tutaj, podobnie jak wcześniej, snow piszutery i zobaczymy, czy to się faktycznie uda. Andrzej Duda, czy to się uda? Zaraz się przekonamy. No i tutaj już dolne roślinki, z tego co widzę, zdążyły skończyć przeżuwanie, no i tylko te środkowe to robią. I tu wstawię może piszutera, może uda się zabić tego zombiaka, nim on dojdzie. I to będzie taka, ten chomper będzie taką opcją alarmową, opcją ostateczną. Tylko właśnie on przeżuwa teraz, no to i tak nie połknie. O, połknął go teraz, no to akurat się cooldown zrobił. Dobrze, że ciała nie połknął, które akurat opadało. To było dziwne. No ale w sumie najadłby się ziomeczek, nie? Fajny by było w ogóle taki motyw, gdyby ten chomper po połknięciu iluś tamtych zombiaków na przykład by się przemieniał w większą wersję. Byłoby to koks. Tylko taka wersja też musiałaby być odpowiednio zbalansowana, nie? Żeby nie było sytuacji, że potem to nam grę cały czas wygrywa i już zombiaki nic nie mogą zrobić. Tylko wiecie, tak odpowiednio zbalansowane. No i widzę, że ziomeczek z flagą idzie od góry. To jest w ogóle ósmy poziom. Nie wiem, ile mam poziomów na odcinek robić, szczerze powiedziawszy. Czy raczej sugerować się czasem, czy tak po 5 poziomów, czy po 3, nie mam pojęcia. Jeśli macie jakieś propozycje, jak mogę prowadzić odcinki, żeby oglądało się całkiem spoko, to też dajcie znać, bo... Znaczy wiem, że wy pewnie byście chcieli jak najdłuższe, ale tak, żeby jednak tutaj było to oglądane, nie? Wydaje mi się, że ten zombiak na samym dole jednak zostanie zjedzony, przerzuty tutaj przez tego chompera, nie ma opcji innej. Zjadacza. Dobra, z tym wiadrem połknął go i tyle. No i mamy bardzo fajnie symetrycznie. I to była ostatnia fala. Ej, no to dobra, to macie symetryczną farmę. Symetryczny ogród. A tu mamy nowego piszutera za 200. To jest najdroższy piszuter do tej pory. W ogóle roślinka najdroższa. I ona jest taka poważna, się wydaje. I strzela dwoma grochami naraz. Znaczy za jednym zamachem po prostu. W ten sposób możemy zaoszczędzić miejsce, ale za to na przykład dłużej czekamy, bo musimy te słoneczko sobie naprodukować. Jest to całkiem spoko opcja, aczkolwiek nie wiem, czy opłacalna. Nie wiem, czy to będzie wciąż lepsze od
od tego mroźnego groszku strzelca. Dobra, to weźmy może w ten sposób zwykłego piszutera, weźmy tego repeatera, weźmy oczywiście słonecznik. Ja bym tutaj wziął jeszcze orzecha i wziąłbym może minę, a na dodatek cherry bomba, żeby się wyratować. I może pójdźmy takim buildem, zobaczymy, czy okaże się równie użyteczny. Tutaj widzicie, że kompletnie olałem chompera i kompletnie olałem śnieżnego piszutera, ale zobaczymy w inną taktykę. Na przykład spróbujemy tak powstawiać te piszutery, żeby dosłownie nikt nie mógł do nas dojść, a nawet jeśli dojdzie, to żeby ta mina w razie czego mogła wysadzić. I zobaczymy, czy taka taktyka się nada. Mnie się wydaje, że może mieć to całkiem sens. Dobra, są całkiem tanie. No to może stawię już sobie tutaj, idzie. O, jakby miał dojść, a piszuter miałby się u mnie nie zrobić, nie pojawić, ten za 100 czy 200, to się wysadzi po prostu ziomeczek i tyle. Dobra, kolejny słonecznik. No i szybciej mi tego produkuj, panie. Muszę jeszcze sobie ogarnąć, jak tutaj, o, mina jest wyrośnięta. Jak działają te cooldowny, na ile właśnie przyrosty tutaj są zwiększane, jeśli spamujemy słonecznikami, bo może się okazać, że ja na przykład robię jakiś błąd na początek, jak cisnę tak w 100% w słoneczniki i znacznie lepiej bym wyszedł na to, na tym, gdybym tak nie robił, no ale zobaczymy. Dobra, stawiam pierwszego piszutera i faktycznie dwa na raz strzela. Mogę tu jeszcze mu dorzucić jakąś minę albo coś. Nie, no może na razie dorzucę mu tego za 100, albo nie, dorzucę może tutaj za chwilkę tego za 200, żeby na tej linii też coś było chronione i zobaczymy może w ten sposób. Pobawimy się teraz tymi piszuterami, repeaterami, przepraszam, repeater, w sumie powtarzacz, ma to sens taka nazwa, stawiamy tutaj, no i raczej go powinien zlikwidować, jak obserwowałem tutaj wcześniej tego zombiaka, to bardzo szybko go zdjęło, więc bez problemu raczej. I albo wiem, zrobię coś symetrycznego, ale coś, czegoś nie spodziewacie. To znaczy, na razie może poczekam jeszcze na jednego repeatera. Dobra, jest repeater, bo ten już jest, widzę, że wytrzymalszy. Mogę w razie czego postawić tutaj jeszcze minę, nie wiem. Raczej nie zdąży wyrosnąć, ale zobaczymy. I zróbmy w ten sposób, że tu jeszcze będzie taki rząd słoneczników, taki dodatkowy. Jeszcze tak nie grałem, jakby pomyśleć. O, zdążę wpieprzyć. I dobra, przynajmniej zajął troszkę tego zombiaka. I tam tyczkarz idzie nagle. Dobra, stawiam jeszcze jednego tutaj słonecznika. A tu będzie już piszuter i tu zaraz kolejnego piszutera damy też u góry, muszę dać tego za 200, ale na razie nie było takiej potrzeby. No i wiecie, i tu będzie fajna generacja tego, a też będzie symetryczna farma. Macie tutaj przyjemne z pożytecznym, ładne z użytecznym, czy jak to się tam mówi. Może stawię sobie tutaj kolejnego repeatera. I tutaj zaraz kolejny piszuter wyląduje. Muszę na środku też coś dać, bo tak w sumie dałem te słoneczniki. A tu może zaraz imba siedzieć. Dobra, postawię może to, niech będzie. Chociaż ten środek też nie wygląda ciekawie. Dobra, postawię tutaj minę na razie, póki nie mam dozbieranych promieni słonecznych. I zobaczymy. Idzie, tak bajtuje się zombiak na to. No nie wiem, czy nie będę musiał go wysadzić przypadkiem za chwilkę tą cherry bombą. Dobra, stawiam i rozwalam. Chociaż wyrosła akurat, zobaczcie, akurat wyrosła i go wysadziła, zdążyłoby. A nie byłem właśnie pewien, więc wolałem już wysadzić go ręcznie. No taka jakaś moja taktyka tutaj była dziurawa troszkę, niezbyt użyteczna. Ale chciałem by kombinować coś innego, żeby jeszcze pod te przyrosty iść. O, no i macie symetryczną bardzo farmę. Mam nadzieję, że wam się podoba. I tu mogę wyrosnąć, albo tu wyrosnę kolejną minę. Wydaje mi się, że dosyć szybko zostanie zdjęta, no ale co tam. I weźmy może tutaj, postawmy, o tu, kolejnego piszutera. Mogę też zrobić w razie czego orzeszki, żeby, no, znaczy blisko kłaść orzeszki też nie ma sensu, bo to szybko zostanie zjedzone, raczej tylko stracimy na tym, ale jak już w sumie z tych orzechów nie korzystam za bardzo, a chcę jakoś inaczej się pobawić, no to zróbmy może w ten sposób. No i pieprza tego orzecha, on jest biedny, on się po prostu patrzy tym derpowym ryjem i nie wiem, jest mu przykro, widać po nim, że jest mu przykro, nie? On chciał dobrze. On nie chciał naprawdę tutaj, żeby ktoś cierpiał. On cierpi zamiast nas. I jeszcze jedna taka informacja. Wiem, że z tyłu są kosiarki. Spodziewam się, że jeśli jakiś zombiak jednak przedrze się przez nasze roślinki, tam, o, ten tyczkarz to tutaj problematyczny nawet, no to taka kosiarka się prawdopodobnie odpala i leci do końca, zmiatając przeciwników. Tak się spodziewam, że coś takiego się dzieje, bo już widziałem na przykład w Irul, że coś takiego było, więc do czemu tu miałoby coś takiego nie być, nie? Na logikę. Dobra, tu będzie może jakieś pułapki na tyczkarzy dodatkowo, tam widzę, że jest kubeł.
niekoniecznie zimnej wody, prawda, ale jest kubeł. No i żeby było symetrycznie, to postawmy tutaj zaraz piszutera, no i ziemniaczka ewentualnie jak się zrobi, czy tam orzeszka, w sumie jedno i drugie. Jeśli będę mówił w ogóle na orzeszka ziemniaczek, albo na nie wiem co tam jeszcze mogę nazywać, jeśli będę jakoś tam mylił co jest czym, to nie przejmujcie się tym, widocznie tak miało być. No i raczej to wiele nie zmienia. O, przeskoczył mi i wpieprza mi go. Wpieprza mi go, amigo. Dobra, postawię mu kolejnego. Troszkę zmarnowałem, ale mogę też orzecha niby. Masz orzecha, zajmij się nim. No i tu mogę sobie zazbierać na cherry bomba, żeby go zlikwidować, bo chyba innej opcji za bardzo nie ma. Troszkę szkoda, że mi go zjadł. No ale postawimy sobie zaraz. Tu mogę minę kolejną. Orzech jest pieprzany, dobra. Jeszcze musimy chwilkę poczekać, aż zostanie zjedzony. Na razie to tak na przetrzymanie troszkę bierzemy, nie? Dobra, to tu może postawię kolejnego piszutera, bo robi się groźnie od dołu. Bardzo groźnie. I także mieć 150 zawsze, żeby ten tutaj nie ucierpiał za bardzo. O, te tyczkarze, jeju. A mogę to rozwalić, czy nie? Nie ma opcji. Musi zostać zjedzony. O, jej, idźcie, idźcie, idźcie. Okej, udało się uratować sytuację. Już było grubo, tak wam powiem. Niezbyt fajnie, ale to już w sumie końcówka prawdopodobnie. No raczej już nic nam tutaj nie zagrozi. No moja taktyka... o, jeszcze jedna fala będzie. Moja taktyka była całkiem spoko, ale też dziury były w tej taktyce. U góry i na dole. Przedarli się nam dosyć szybko tyczkarze i nie tylko. No i się stała lipa generalnie. Tutaj jest niesymetrycznie, ta mina troszkę boli postawiona. Zobaczcie, tu jest ten piszuter lepszy, a tutaj zabolało, nie? Zabolało, dobra, wykopię może go, cwaniaczka, żebyście mieli, a tutaj postawię tego piszutera, tego repeatera. Tam widzę, że orzeszek jest jedzony. A czemu akurat zombiaki jedzą orzeszki? O, wypadła jakaś kartka. Co to jest? Jakiś, nie wiem, tajemnicza nutka z informacją. Co? Zombiaki się tak chyba rzucą na nasz dom, w ogóle napisane źle dom. Tak pełną parą się rzucą, all out jakoś. A tak przypuszczą, kurczę, co jest? No ale grzeczni przynajmniej. O co dokładnie z tym chodzi, dowiemy się już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli chcecie w ogóle, to mogę wam nawet więcej wypuścić odcinków, bo dosyć łatwo się to nagrywa, w ogóle szybko leci. I jest tutaj co opowiadać, więc jeśli chcielibyście, to mogę wam nawet wrzucić za niedługo kolejny odcinek. Ja byłem Mangetsu, jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i dzięki, że mnie oglądacie. Trzymajcie się i pa pa.